To mnie cieszy. No i Flora nawet zniknęła. Przed chwilą widziałem na obrazie, a już jej nie ma. No nic nie trwa wiecznie. Dobra, bierzemy racę. Amo do roweru. No i bateria. I co tu był telewizji słychać? We take the facts of our existence for granted, unaware that they're merely a thin veneer of night speedings covering a vast cosmos of madness. O czym teraz będę mówić? All too often the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of w sumie pokręcę się trochę w zaczce za oknami. Możecie ze spokojem przeczytać. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlis, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlis. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... No, interesujące. Oh, Mr. Dermot, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his thousand young, and all shall be glory. No. Shh, darling, be calm. Sceny podobne z filmu Mumia 2. Such quests always bear fruit. In Night Springs. Ciąg dalszy nastąpi. Dobra, spadamy dalej. Tak. Ostatnia scena maszynopisu. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake. Okej, dobra. Jakiś duch mroku. No, fajnie, dobra, że mam drogę powrotną. Aha, to jest ten heavy metal. Dobra, spadamy stąd. Nie. Spodowa. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Jakieś udało się przeżyć. Idzie go w sumie rozwalić, czy nie? No sorry, bramy nie rozwalisz. Chyba nie przejedziesz, nie?
Chyba ci idzie rozwalić, coś mi się wydaje. Mnie interesuje, co tam jest, czy czegoś nie przegapiłem. O właśnie. O to chodziło i mamy osiągnięcie heavy metal. Co łatwo można nawet ominąć ten buldożer. Chciałem sobie czegoś nie ominąłem. Dobra, na razie. O, właśnie chodziło mi o tamtą skrzynkę. Coś tu jeszcze było, czy nie? A, tu jeszcze była jedna skrzyneczka. Dobra, maksymalna liczba przedmiotów. Bierzemy sobie strzelbę, trochę polatamy z giwerą większego kalibru. Co najchętniej bym zostawił ten jakiegoś bossa, ale... Znajdźka. Takie sobie dam radę. Okej, i co? No i mamy cutscenkę. Never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. A, i teraz o to chodzi. To jest ten wyścig z czasem. The coal mine wasn't far now. Naprawdę ładne widoki w tej grze są. To mi się bardzo podoba. Fajnie nawet, że ta gra wyszła na PC-ta. A nie tylko na PS i Xboxa. Today I would meet the kidnapper and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Okej, no to jedziemy do kopalni. Without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Ej, chwilę, co tam jest? Sorry, że muszę na chwilę wyjść, ale... Coś przykuło moją uwagę. Po cholerę tutaj fotel. A, zajęćka. Dobra. Wybaczam temu, co tu postawił fotel, a naprawdę zajebisty widok. Już wiem, dlaczego ludzie budują się na Alasce i w ogóle w takich miejscach, bo są naprawdę piękne widoki. Najbardziej to bym też chciał gdzieś postawić sobie dom koło jeziora w lesie. Spokój przynajmniej bym miał. No nie jestem typem, no nie jestem bliska typem samotnika, no ale lubię mieć ciszę i spokój wkoło siebie. O, FPS-y mi spadają. Dajesz autko. Co tu mamy? Punkt zapisu. Okej, okay, mamy audycję radiową. This is Pat Maine and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track.
lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Well, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now. Because some people just shouldn't be carrying badges. And I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. Okay. But first, a little music. Goście nam ufa. To się liczy. Mamy już drugiego sprzymierzeńca. Poza Sarą. A tu małotkiem rzuca. Poza panią detektyw szeryf. A to jest najważniejsze. Jeśli ludziska chcecie rządzić, to musicie mieć media przy sobie i władzę przy sobie. Nie ma lepszej rzeczy. Okej, co my tu mamy? Zobaczmy, co tutaj jest. Ja wiem, że ludziska nie dostanę tego achievementa, ale przejdę się, posprawdzę sobie, co tutaj w ogóle jest. Na tych punktach widokowych. A w sumie to jest kopalnia. I znowu Radyjko. No, świetnie. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. No, zdążyliśmy na następną audycję. Finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange. No, świetne widoki. I always pegged you as a hopeless romantic. Każdy jest gra ustawiona na max detalach. By nawet całkiem to wyszło. No, w sumie swoją drogą to chyba te budki to są... wieżyczki strażnicze przed pożarami w lasach. Okej, w ogóle prawie nie słucham tej rozmowy, tej długości. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one, she was. And she, I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but... Since then, there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past. But I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night. And let's just say it's shaken a few things loose. Okay. Pat się trochę zwierzył. A my spadamy dalej. Teraz bierzemy sobie inne autko. O. A nie skręcę tylko teraz jeszcze kostki. Swoją drogą ciekawy jestem, kto zostawia klucze w autach. Chyba, że nasz bohater mnie tak szybko na krótko odpalać. Mi się wydawało, czy coś minąłem? No dobra, wydawało mi się. A, tu nie ma drzwi, dobra. Drzwi w magiczny sposób znikły. Czy zniknęły, nie wiem jak tam. Poprawcie mnie w komentarzach. A trochę tutaj w tej grze jest zwiedzania i podziwiania widoków. Ja myślałem, że tam będzie szło coś zrobić z tym. Skrzynia też zamknięta. Spoko. Ale zrób coś, żeby się tak nie męczył. Za dużo kawy chyba pijesz.
Dobra, idziemy dalej do tej kopalni, bo nie zdążymy. Okej, jesteśmy w kopalni. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Okej, no jak prawdziwy skans to skansem. Mogę kupić jakieś pamiątki? O, strona masz napisu. Świetnie. I dwie pominąłem. I te chyba ludziska z tym płomyczkiem, czy jak to tam, ja tam nazywam, to są na koszmarze do zdobycia te strony brakujące. Okej, zobaczmy sobie. Co to chodzi? The sheriff looked away. Main's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Okej, dobra, wiem, że to się źle skończy. W sumie dobrze. Okej, co my tu mamy? Okej, okay, gdzie jest ten wulkan? Okej, okay, cutscenka kolejna. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. No, w sumie nie ma co by się dziwić. Tylko ogarnia taka furia. Okej, okay, mamy telefon. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You wanna see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I wanna talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. No, Adam, mam strzelbę, także można go odstrzelić. It was close. Maybe closer than ever before. Okej, okay, zaczyna się robić wesoło już. Okej, okay, nie myślę, że muszę zejść do kopalni. Aaa, dobra, powiedzmy, że to jest stacja kolejowa. Widziałem kiedyś ten moment na jednym portalu o grach. Okej, okay, zobaczmy sobie, co my tu mamy na razie. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow. Okay. No i tutaj będzie trochę wesoło, bo będę ten motyw, co tu będzie się działo zaraz. Cześć, kolego! Macie prezent.
Chodź. Jeszcze raz. Tury. O, lol. A, udało się w ostatniej chwili. Wszyscy? O nie, wagonik. Będziemy atakować, tak? Dobra. Teraz oś wagonu, tak? Co jeszcze? Wszystko już? No. Co szczęście. O, granaty błyskowe, nice. Coś też jest? Nie, nic. Macie prezent? Dobra, wezmę sobie flary. To się z tym powygłupiam. W sumie swoją drogą już zacząłem się lepiej z tym drugim trybem broni posługiwać, czyli tymi flarami, granatami.